Cześć, witam X Grosz z tej strony. Już kiedyś rozmawialiśmy o funduszu kapitałowym Pantera. Jest to jeden z najstarszych funduszy kapitałowych, jeżeli chodzi o kryptowaluty, chociaż nie tak stary, bo powstał w 2013 roku. No ale biorąc pod uwagę, że kryptowaluty wystartowały niedużo wcześniej, to ma on największe doświadczenie, jeżeli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. I zaraz sobie powiemy, bo wydali świetny artykuł dosłownie parę dni temu. I świetnie opisują w tym artykule ich punkt widzenia, co w tej chwili się dzieje w krypto i jak dzisiejsza kryptozima, bo tak na to mówią, jak dzisiejsza kryptozima wygląda w porównaniu do poprzednich kryptozim, które mieliśmy poprzednio. Ale zacznijmy od XRP i od również fajnego artykułu, który przedstawia nam wszystkie instytucje finansowe, które w tej chwili używają już XRapid i XRP, i instytucje, które w tej chwili testują XRapid i XRP. Jest to bardzo, bardzo ważne, bo tak jak już wiemy, od jeszcze niedawno, jeszcze 6 miesięcy temu, może 7 miesięcy temu, największym jakby fadem, czyli takim pogłoską chodziło pomiędzy wszystkimi kryptowalutowcami, że XRP, pierwsza rzecz, że to nie jest kryptowaluta, że nie ma blockchainu, że nikt w życiu nigdy nie będzie używał XRP. Nagle okazuje się, że wszystkie te pogłoski jakby zostają rozwalone, rozdmuchane i nagle pokazują się już firmy i wypowiadają się firmy, które używają XRP. Już w tej chwili nie Ripple mówi o XRP, ale już inne instytucje i firmy, które zaczynają używać XRP i używać technologii XRapid, już sami o tym mówią i sami to przedstawiają. A więc zacznijmy od tego, tutaj nie będę wstępu czytał, bo to prosta sprawa. Qualys. Qualys jest jedną z tutaj pierwszych wymienionych firm, które używają XRapid. Wystartowali w 2018 roku. I jest to instytucja w Meksyku. Więc Qualys już od 2018 roku jest na sieci XRP i na sieci XRapid. Wiadomo, mówimy o instytucjach i finansowych i firmach, które nie mają aż takiej potęgi finansowej, jak byśmy chcieli, kiedy rozmawiamy o tych największych z największych. Banki jeszcze w tej chwili nie mogą jakby wejść na XRapid z prostego powodu. Pierwsza rzecz regulacje, a druga rzecz płynność. Więc podążając za myślą Davida Schwartza, który powiedział raczkuj, chodź, a potem biegaj, więc zaczynamy od raczkowania. Więc ten mały Qualys już tam sobie na tym XRP używa i działa. Następną firmą to jest Mercury FX. Wyobraźmy sobie, Mercury FX już nie jest aż taką małą firmą. Tutaj mówimy o kimś, kto naprawdę przesyła dosyć spore pieniądze po całym świecie. Mercury FX potwierdziło, że w tym momencie używają XRP tylko i wyłącznie na ścieżce do Meksyku. I mieliśmy tutaj właśnie wywiad ostatnio. Tutaj mamy wywiad z panem właśnie z Mercury FX i jak świetnie on to mówi. Dare I say payments over Swift? I think from a, you know, from a customer point of view, you almost don't want to show them too much of the technology or explain too much of why it's working as it is. You know, I don't understand how a car works, but if it parks for me, that would be even better. Więc chodzi o to, że jakbyśmy porównali to, jak pracuje XRapid do tego, co do tej pory było ze Swiftem. I FX mówi, że w tym momencie nie interesuje klientów to, w jaki sposób to działa, ale jeżeli to robi tą robotę, którą do tej pory nie mogło nic innego dla nich wykonać, to jest wszystko, co potrzebują. Spróbuję tu znaleźć jeszcze moment, w którym mówi, na jakich trasach będzie w tej chwili uruchamiany, bo mówi tutaj również o tym, jak uruchamiają. Bo w tej chwili mówiliśmy o Meksyku, ale mówi też o Wielkiej Brytanii, mówi o Kanadzie, mówi o Japonii, więc
Może nie będę tutaj w tej chwili to szukał i przedłużał, ale możecie sobie wejść do mnie na Twittera i tutaj sobie to zobaczyć. Jest niesamowity potencjał rozwoju tej technologii. Jeżeli przetestowali i używają to już na jednej trasie, to na 100% w tej chwili jest kwestia czasu, aby uruchomić tą technologię na innych. Więc to jest bardzo ciekawe. Catalyst Corporate Federal Union, Federal Credit Union. Oni również tutaj już mówią, że używają Ripple, a właściwie XRP od 2018 roku. Właściwie mówili już na konferencji Swell, kiedy rozmawiali o tym wszystkim, więc również bardzo dobra wiadomość. IDT to jest następna firma, która dołączyła na XRapid i tutaj mówimy o tym, że ich oczekiwania zostały przerośnięte, czyli to, co się spodziewali, to wypadło jeszcze lepiej, specjalnie używając XRP i że będą używać XRP soon. To było powiedziane w January 2018 roku, więc w tej chwili już są na używają XRapid i XRP. Euro Exim Bank. O tym mówiliśmy ostatnio również. To jest następna firma. I SendFriend. Nie wiem, czy pamiętacie o SendFriend. Mówiliśmy kilka razy. SendFriend to jest firma, która działa coś na zasadzie jak PayPala, ale po prostu, czy tam Western Union, po prostu wysyłanie tych pieniędzy do Filipin akurat tutaj, więc to jest niesamowita sprawa i zaczynają w pierwszym kwartale 2019 roku, czyli w tym roku, w pierwszym kwartale już powinni być na XRapid. SBI Holding. SBI Holding, mówimy dużo SBI Holding, teraz o tym R3. Tutaj ciągle czekamy i ja bym nie powiedział, że to jest testing, to jest ciągle czekanie na regulacje. Podobnie jest z MoneyGram, podobnie jest z Cambridge FX, podobnie jest z Western Union. Tutaj po prostu i podobnie jest z tymi innymi firmami. Tutaj po prostu w tym momencie jest tylko i wyłącznie regulacje i wtedy może być ten jakby switch przerzucony. Więc wracając do XRP, pomimo tego, że nie widzimy tej ilości przepływającej na ledgerze, pomimo tego, że cena jest cały czas jakby przyspawana do całego rynku krypto, to jest w tym momencie tylko i wyłącznie z tego wszystkiego, co tutaj możemy wyczytać, powodem tego jest to, że cała sieć XRapid jeszcze nie funkcjonuje w ten sposób, jak jest zaplanowana, jak jest zbudowana, aby funkcjonować. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w ogóle Arthur Brito kiedyś powiedział, że XRP i sieć XRP jest przystosowana do tego, aby obsługiwać 7,5 miliarda klientów, czyli obliczył, że niby każdy człowiek na Ziemi powinien mieć portfel XRP i używać XRP. To jest ciekawe, ale to jest już inny temat. Więc ten największy potencjał, w który drzemie właśnie w tych przelewach międzynarodowych i w tych instytucjach finansowych, to jest ta wielki, jak to się mówi, słoń w składzie z porcelaną. On ciągle, ja bym powiedział, że nie poruszył się, więc dlatego po prostu ta porcelana ciągle stoi i ta cena ciągle wisi w tym miejscu, co wisi. Tak czy tak, inne inicjatywy związane z XRP startują, co widzieliśmy. Najnowszą wiadomością jest, tak jak tutaj widzieliśmy, Cinnamon, Video Streaming Website, czyli coś w stylu YouTube'a, gdzie będzie wszystko będzie oparte na XRP. Bardzo ciekawe, może będzie to nie tylko konkurencja dla YouTube, ale może też będzie to po prostu ciekawsze i fajniejsze miejsce do tego, gdzie nie wszystko będzie aż tak bardzo zniewolone tym, co się dzieje już tutaj na YouTubie. Już nie będę tutaj wchodził w ten temat YouTube'a. Więc o tym chciałem jakby zaznaczyć na początek.
Teraz wracając do Bitcoina i wracając do Pantery. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Pantera również jest inwestorem. Tutaj ma wymienione różne ich inwestycje i jedną z inwestycji Pantery jest to oczywiście Ripple, więc nic dziwnego, że mają zainwestowane w Ripple. W ogóle jak wymienili swoje krypto, które mają kupione, kiedyś tam pokazywałem, nie będę teraz tutaj szukał, ale kiedyś pokazywałem, jak to jest, to było właśnie Bitcoin, Ethereum, XRP, to były jedne z ich głównych pozycji, które trzymają. I teraz, według tego artykułu, co tutaj napisała Pantera, to w poprzednich latach ta zima, którą mieliśmy, szukam tutaj takiego jakby wykresu, ta zima, którą mieliśmy w zima, czyli ta obniżka tych cen kryptowalut, którą mieliśmy w poprzednich latach, była zupełnie inna niż w dzisiejszych czasach. I oni mogą to najlepiej napisać dlatego, bo od 2013 roku tych marketów w dole już trochę przeżyli i wiedzą i czują, jak to wszystko się zachowuje, ale tym razem mówią, że wygląda wszystko inaczej. Dawniej, kiedy był wielki spadek cen na kryptowalutach, to po prostu tutaj mamy porównanie 2013 roku. Widzicie, czarny wykres to jest 2013 rok, a żółty wykres to jest 2017 rok. Więc poprzednio ta zima kryptowalutowa była o tyle straszniejsza, że przyszłość kryptowalut nie była aż tak świetlista, że tak powiem. Nie była aż tak pewna. Nie było regulacji, nie było tyle giełd, nie było tyle adopcji. W ogóle nie mówiło się aż tyle o kryptowalutach. W ogóle blockchain nie wchodził w biznesy. W dzisiejszych czasach blockchain jest jakby już słowem naturalnie używanym przez biznes. Każdy jeden biznes poszukuje swojego miejsca, czy mogliby użyć blockchaina, czy ma to sens używać blockchaina w ich biznesie. Oczywiście nie w każdym biznesie ma sens używanie blockchaina, więc porównując poprzednie zimy do tej zimy, uważają, że nasza teraźniejsza zima, czyli ta wielka bessa, którą w tej chwili przeżywamy już od ponad roku, jest o tyle lepsza, że przyszłość wygląda o wiele, wiele świetliściej niż w poprzednich latach, kiedy tej przyszłości nie było aż tak widać, no szczególnie w 2013 roku. No wyobraźcie sobie zimę w 2013 roku, czyli tą bessę w 2013 roku. Kupujesz coś na takim poziomie, spadasz w dół i co wtedy? Nie masz tej całej nadchodzącej adopcji, czyli nie mówimy tak jak tutaj, nie mówimy, mówimy o Abra, Bakkt, o Nasdaq, o Fidelity, które się zbliża do stworzenia tych portfeli tak zwanych, że będą kustoszami portfeli kryptowalutowych dla instytucji. Zresztą sam David Schwartz pracuje z Arturem Brito, zresztą pracują nad właśnie stworzeniem firmy, która zajmowałaby się przetrzymywaniem krypto dla instytucji, o czym już mówiliśmy, ale może kiedyś jeszcze do tego wrócić. Więc wracając do tego, możemy sobie tutaj popatrzeć na te lata 2012 do 2019 i jak wyglądały te najniższe ceny. I tutaj najniższe dołki. Tutaj zobaczcie, 2014-2016 to była ta właśnie zima, czyli zobaczcie, $300 za Bitcoina, najniższa cena. 2015 to był 190 najniższa cena i 2016 to był 300. Czyli te dwa lata trwała, może niecałe, ta właśnie ta bessa. Aż potem ruszyło to w górę i teraz znowu jesteśmy od 2017, jak widzicie, zaczęła się bessa i teraz moglibyśmy popatrzeć. W 2018 najniższa cena była 3200, w 2019 najniższa cena była 3400, czy 300 może nawet było. Także to, tak jak zawsze wszyscy powtarzają, historia nie określa przyszłości, bo nie zawsze to, co się wydarzyło kiedyś, wydarzy się w przyszłości, to wszyscy to wiemy, ale
ucząc się na tym, co kiedyś się wydarzyło, możemy jak gdyby ustawiać się do tego, co może wydarzyć się w przyszłości, szczególnie właśnie obserwując to, co się dzieje, czyli adopcję z najróżniejszych stron, nie tylko z instytucji finansowych, tworzenie nowych biznesów, tak jak tutaj widzimy, choćby ten Cinnamon, nowa strona, widzieliśmy o tym facecie z B&G, tego sklepu muzycznego, tej firmy muzycznej, który tworzy również na XRP swój nowy biznes oparty na XRP. Więc i widzimy wypowiedzi wszystkich ludzi już z świata instytucji finansowych, którzy najnormalniej w świecie, po prostu najbardziej naturalnie już mówią o adopcji kryptowalut w rzeczywistości realnej. Więc patrząc na te ceny tutaj, to można by sobie było pomyśleć, że hej, może jesteśmy w tej chwili w tej zimie kryptowalutowej, ale przyszłość tutaj jest dużo jaśniejsza niż w 2013-2014 roku, więc spokojnie wykorzystajmy ten czas na to, że pierwsza rzecz, dowiadujemy się jak najwięcej możemy o kryptowalutach, dowiadujemy się o projektach kryptowalutowych, które wokół nas się toczą. Uczymy się, co jest totalnym skamem, co jest piramidą, a co ma jakąkolwiek przyszłość i stoi za tym planem, za tą technologią, stoi jakiś sens. Więc to wszystko zajmuje chwilę, bo sam po sobie wiem, że chwilę zajęło zanim z pierwszych wrażeń kryptowalutowych, że o, zobacz na to, ci będą robić to, ci to, co jest obietnicą, a co jest rzeczywistością. Czy między obietnicami a rzeczywistością nie ma aż tak wielkiej dziury technologicznej, że to się nigdy nie ziści, to jest bardzo ważne. Więc wracając do podsumowując dzisiejszy mój wywód, to jest to, że jesteśmy w zimie kryptowalutowej, ale przyszłość wygląda dużo, dużo lepiej niż wyglądało w poprzednich zimach kryptowalutowych, szczególnie z tym, co widzimy w mediach i co widzimy z całym rozwojem tej właśnie naszej kryptowalutowego świata. Więc tyle na dziś. Dzięki wielkie za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem.